Proszę Państwa, jesteśmy po koncercie na Zamku Królewskim. Proszę powiedzieć, co to za wydarzenie, co to jest za koncert? Część festiwalu mozartowskiego, który już od wielu lat organizuje Warszawska Opera Kameralna, ale my tak naprawdę jesteśmy gośćmi z zewnątrz, Arte dei Suonatori Kameralnie. Pani Ewa Golińska jest założycielką i skrzypaczką w tym zespole i to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę brać udział w tej formacji, w tym zespole. Nie mogę nie zapytać, czy Państwo po raz pierwszy występujecie w danym festiwalu mozartowskim, czy jednak były wcześniejsze edycje z Waszej strony? Festiwal mozartowski istnieje od tak wielu lat, że nie pamiętam, czy występowaliśmy. Ale ponieważ pani Kasia Drogosz przedstawiła mnie z imienia i nazwiska, więc ja nie omieszkam różnie przedstawić wspaniałej pianistki dzisiejszego wieczoru, pani Katarzyny Drogosz oraz wiolonczelisty Tomasza Pokrzywińskiego. A proszę Państwa, proszę powiedzieć, jakie utwory dzisiaj zostały przez Was wykonane? Graliśmy, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na ostatni utwór, który graliśmy, ponieważ jest on bardzo rzadko grywany, prawda, mam rację. Trio fortepianowe Franciszka Lesla, jedynego polskiego ucznia Józefa Haydna. Bardzo ciekawy utwór, ja się pierwszy raz z nim zetknąłem, nie wiem jak koledzy. Także to był chyba takie danie główne, można powiedzieć. Oczywiście na festiwalu mozartowskim nie mogło zabraknąć Mozarta, także graliśmy również trio fortepianowe właśnie tego kompozytora oraz Kasia zagrała miniaturę tegoż. Bardzo nietypową właściwie. To była niedokończona sonata, jeden z prawdopodobnie ostatnich utworów, jakie Mozart napisał na fortepian solo i nie dokończył, nie zdążył, bo wiemy, że choroba zabrała go nagle i bardzo, bardzo przedwcześnie. I to dla mnie jest taki ciekawy utwór, właśnie pokazujący tego właśnie żywego, ciągle nienasyconego twórczością kompozytora. Nie wiemy do końca, kto dokończył. To jest anonimową ręką dokończony utwór, także taki tuż przed końcem urwany i dokończony po to, żeby mógł być wykonany w całości, być może planowany jako pierwsza część kilkuczęściowej sonaty. Także taki pojedynczy utwór w tonacji G-moll, mam nadzieję, że ciekawy, dla mnie bardzo ciekawy, tak poznawczo właśnie muzycznie, mam nadzieję, że dla publiczności też. Czy publiczność dopisała? Tak nam się wydaje, ponieważ dzisiaj było dużo konkurencyjnych imprez, także związanych z muzyką klasyczną, więc cieszymy się, że tylu gości przybyło. A gdzie Państwa ponownie zobaczymy na scenie? Zastanowić. W Lusławicach 10 sierpnia. Tak, to jest taki koncert, który pamiętamy. Na jesieni też w Wielkopolsce. No i proszę trzymać kciuki za przyszłe nagrania płyty.